Propozycje tematów docierają do mnie od Was różnymi kanałami, czasem je faktycznie realizuję, a dużą część zapisuję na liście. Ta konkretna propozycja dotarła do mnie za pośrednictwem platformy PayPal i uznałem, że już w takiej sytuacji po prostu muszę coś z tym zrobić. Tam padło dość proste pytanie, czy Rosjanie mają problem z piciem, z alkoholem. A przede wszystkim zacznę od tego, że jak się zacząłem wgryzać w ten temat, to doszedłem do wniosku ostatecznie, że muszę podzielić go na dwa osobne odcinki. Także dzisiaj porozmawiamy o stanie na dzisiaj, natomiast jutro cofniemy się w przeszłość i opowiem Wam o tym, co tam się działo historycznie w tym temacie. Trzeba tutaj powiedzieć, że oczywiście tak, Rosja ma reputację kraju pijącego. To nie jest reputacja, która wzięła się znikąd. Rosjanie piją. Piją alkohol, nie piją go mało. To są po prostu fakty. Jednocześnie chciałbym do tego podejść i chciałbym, żebyście wy także do tego podeszli w sposób pozbawiony jakiegoś stereotypowego myślenia w stylu hehe, ruskie piją. To jest, jak zwykle, w każdym przypadku bardziej złożony temat, do którego warto tak ogólnie podejść także z szacunkiem, choćby dlatego, że my także przecież mamy jako społeczeństwo z tym alkoholem problem. W związku z czym trzeba pamiętać, że Rosja tak, powiedzmy wprost, ma problem z alkoholem, ale nie jest pod tym względem jakimś niesamowitym wyjątkiem, jakimś jedynym na świecie krajem, w którym się pije. Zacznijmy od takich najbardziej podstawowych faktów. W roku 2014 według organizacji WHO Rosja była na czwartym miejscu, jeśli chodzi o spożycie alkoholu w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Tam wyszło, że Rosja była słabsza pod tym względem, piła mniej niż Białoruś, Mołdawia i Litwa. Po Rosji była Rumunia i Ukraina. W Rosji w 2014 według tych wyliczeń WHO mówiliśmy o 15 litrach i 100 ml czystego spirytusu na dorosłego mieszkańca. W roku 2016 nastąpiła dość spora już zmiana, ponieważ Rosja trafiła według tego samego WHO na 16 miejsce. Przed nimi była Mołdawia, Litwa, Czechy, Seszele, Niemcy, Nigeria, Irlandia. W tym zestawieniu Polska była 19. Tutaj warto jednak powiedzieć przede wszystkim o tym, że różne kraje piją w różny sposób. I na przykład o ile tacy Francuzi czy Niemcy piją dużo alkoholi lekkich i picie jest powszechne. Picie wina jest powszechne, picie piwa jest powszechne, ale to są alkohole lżejsze. O tyle w Rosji, według danych z 2014 roku, ponad połowa ogółu spożytego alkoholu to był alkohol mocny. Czyli ten 40% i w górę. Także trzeba pamiętać, że w Rosji występują dość spore różnice w spożyciu alkoholu, na przykład pomiędzy mężczyznami i kobietami. W roku 2016 spożycie na głowę w Rosji, jeśli byśmy przeliczyli samych mężczyzn, wynosiło 19 litrów czystego spirytusu na głowę rocznie. Co oznacza w przeliczeniu 52 ml spirytusu dziennie na mężczyznę w Rosji. To jest trochę ponad, jeśli przeliczymy na 40% wódkę, trochę ponad setkę dziennie. Do tego oczywiście trzeba dodać, że Rosja nie jest krajem etnicznie jednorodnym, prawda? Tam na przykład według danych z 2012 niecałe 7% ludności to muzułmanie. Możemy założyć, że ci muzułmanie z racji swoich przekonań religijnych nie piją wcale lub piją mniej. Możemy założyć, że część rosyjskich mężczyzn to abstynenci, którzy po prostu nie piją albo już nie piją. W związku z czym ta setka dziennie na pijącego jeszcze rośnie. Ja bym powiedział, że to jest dość niepokojąca ilość alkoholu. Przy czym trzeba powiedzieć, że istnieje pewna dynamika spożycia, to znaczy w latach 89-2010 to spożycie miało rosnąć. W tym 20-letnim ponad okresie 1,5-krotnie miało wzrosnąć spożycie alkoholu w Rosji i osiągnąć ostatecznie 18 litrów na głowę ogólnie mężczyzn i kobiet czystego spirytusu rocznie. Wydaje się więc, że ten 2010-2011 to było swojego rodzaju apogeum, jeśli chodzi o alkohol w Rosji.
przynajmniej według takich danych oficjalnych, ponieważ później te wartości zaczęły spadać, o czym za chwilę. Zatrzymam się tutaj na artykule z roku 2011. On został opublikowany w takim czasopiśmie Rosyjska Gazeta, to jest bardzo oficjalne, rządowe medium. I tam się wypowiadali naukowcy z Rosyjskiej Akademii Nauk, którzy przeprowadzili długotrwałe badania problemu. Oni na przykład podawali, że alkoholików w Rosji w roku 2011 jest 2 700 000. Tych alkoholików, którzy się leczą z alkoholizmu, są ujęci w rejestrach. Podawali tam także, że według nich łącznie alkoholików w Rosji jest prawie 2 razy więcej. Podawali liczbę 5 milionów obywateli. Na około 140 milionów obywateli, 140 pary. Tamte dane mówiły także o rzeczy bardzo niepokojącej, to znaczy o 178 tysiącach nieletnich z poważnym problemem alkoholowym. I ostrzegano, że upijać się, nie kosztować alkohol, tylko upijać się zaczynają nawet 12-latki. Oni prowadzili badania na temat spożycia alkoholu wśród młodzieży w latach 2003-2011. Długie, poważne badania i doszli do wniosku, że tymi odpowiedzialnymi za poznawanie dzieci z alkoholem jest przede wszystkim rodzina. Rodzina, która wychodzi z założenia, że lepiej, żeby pili tu z nami niż gdzieś tam w bramie z kolegami. Nie wiadomo co, że trzeba dzieci tego picia nauczyć, albo po prostu ta rodzina dawała przykład, bo sami pili i pokazywali dzieciom, pili przy dzieciach, na różnego rodzaju okazjach rodzinnych, pokazywali, że to jest normą, w związku z czym te dzieci miały wyrastać w przeświadczeniu, że picie jest normą. Oni zbadali, że ile w roku 91 36% 14-latków już miało kontakt z alkoholem, to w latach 2006-2007 to już było 68% 14-latków. Później jednak te informacje o alkoholu w Rosji zaczęły się robić bardziej optymistyczne i na przykład w roku 2021 bieżącym agencja TASS pisała, podsumowywała, że w latach 2010-2016 spożycie alkoholu w Rosji spadło o 26% ponad, z 15,8 litra do 11,7 litra. Tutaj widzimy już pewną niezgodność danych. Wcześniejsze dane, które wam podawały, mówiły, że do 2010 to spożycie wzrosło do 18 litrów na głowę. Tutaj mowa, że spadło od 2010 z 15,8 litrów. Trzeba mieć świadomość, że statystyka jest narzędziem często w ręku państwa, jest także narzędziem, które jest w ciągłym ruchu. Te statystyki są ciągle przeliczane. To jest gałąź nauki. W nauce nie ma dogmatów. To jest aktualizowane, zmieniane. Są różne metodologie. Nie przywiązujmy się bardzo do tych liczb, bo tak jak mówię, różnie z tym tak naprawdę w statystyce bywa, ale wy to wiecie. Ministerstwo Zdrowia z kolei w roku 2018 podawało, że te wartości spadły do 9,3 litra na głowę mieszkańca. Także wydawałoby się, że faktycznie ta sytuacja się poprawia, że Rosjanie piją coraz mniej. W roku 2019 Ministerstwo Zdrowia podawało na przykład, że już nie 2,7 miliona ludzi leczy się oficjalnie z alkoholizmu, tylko 1 300 tysięcy, co jest spadkiem znaczącym w stosunku do tych danych z 2011 roku. Można by wręcz powiedzieć, że potężnym, prawie dwukrotnym. Powinniśmy się cieszyć. Podali także, że liczba przypadków psychozy alkoholowej między latami 2008-2017 spadła z 70 do 32 na 100 tysięcy mieszkańców, czyli znowu pozytywne informacje, wydaje się, że to idzie do przodu. Jednocześnie podawali, że w pierwszych 9 miesiącach 2019 roku zanotowano dużo w porównaniu z ubiegłymi latami, ponad 6 tysięcy śmiertelnych zatruć alkoholem. Oczywiście pojawiają się także głosy, które burzą ten pozytywny obraz. Na przykład w roku 2020 w portalu Wiadomości pojawił się artykuł, w którego autor twierdził, że 30% Rosjan to cisi alkoholicy, którzy nie są takimi faktycznymi alkoholikami, którzy tracą kontakt już z rzeczywistością i nie są w stanie funkcjonować, ale którzy piją codziennie.
i nie bardzo mogą przestać. On podawał tutaj także dane z raportu WHO z roku 2016, według którego 22% śmierci w Rosji miałoby być powiązanych w ten czy inny sposób z właśnie spożyciem alkoholu i tutaj według nich gorzej było tylko w Mołdawii, Litwie i w Białorusi. Globalnie alkohol odpowiada, jest współodpowiedzialny za około 5% śmierci według tego raportu, więc Rosja byłaby tu czterokrotnie bardziej zniszczona przez alkohol, moglibyśmy powiedzieć. Portal Wiadomości podawał także za WHO taką liczbę: 11,6% ludności Rosji według tej organizacji miało niszczyć sobie zdrowie nadmiernym spożyciem alkoholu i tutaj wyżej miały być tylko Węgry, które miały ten odsetek na poziomie 11,7%. Autor tego artykułu przeprowadził dość luźne obliczenia, ale sugerował, że straty dla budżetu wynikające z tego, że ludzie piją alkohol, stają się mniej produktywni i umierają przedwcześnie, wynoszą 5 trylionów rubli rocznie. Podawał też, że dochody z akcyzy w roku 2019 w Rosji, akcyzy oczywiście ze sprzedaży alkoholu, wyniosły 372 miliardy rubli, czyli zdecydowanie kilkukrotnie mniej. Uzupełnieniem, ale także kontrą do tych 22% WHO możemy nazwać artykuł portalu RBK rosyjskiego. On w roku 2019 podawał, że w roku 2018 2,6% wszystkich śmierci w Rosji to były śmierci, w których w dokumentacji medycznej pojawiła się informacja, że przyczyną był jedną z przyczyn był właśnie alkohol, czyli mówimy o 48 tysiącach śmierci. Oni tutaj podawali, że alkohol wpływał na takie sytuacje jak choroby układu krążenia, nowotwory, choroby neurologiczne, choroby układu trawiennego i jeszcze do tej statystyki oczywiście dodawali bezpośrednio zatrucie alkoholem. Nie podawali jednak tam wśród tych przyczyn związanych z alkoholem na przykład wypadków drogowych, które oczywiście się zdarzają, przy czym w Rosji, już o tym kiedyś mówiłem, jest ich dość sporo. Dodatkowo na przykład nie ma tu mowy o samobójstwach, a także możemy zakładać, że pewna część samobójstw jest w ten czy inny sposób powiązana z alkoholem. Wróćmy jednak do tego, że faktycznie oficjalne dane mówią o tym, że ilość spożywanego alkoholu w Rosji spada i to dość wyraźnie spada. Z czego to może wynikać i na ile możemy wierzyć tej wersji? Zacznę od tego, że w roku 2011, w tamtym czasie prezydentem był Dmitrij Miedwiediew, wtedy wprowadzono pewnego rodzaju ograniczenia na przykład w sprzedaży alkoholu. Wtedy na przykład piwo stało się według prawa napojem alkoholowym. Pojawił się zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach wieczornych i wczesnoporannych. I ja wam opowiem na własnym przykładzie, jak działał ten zakaz. Byłem w roku, o ile mnie pamięć nie myli, 2017 w Petersburgu w podróży służbowej. Kiedy jestem w podróżach służbowych, wstaję bardzo wcześnie rano i idę zwiedzać. Żal mi czasu, jestem ciekawy świata. Więc tego dnia poszedłem sobie wcześnie rano i chodzę po uliczkach Petersburga, chłonę klimat i wchodzę do sklepu spożywczego. Ja sobie pomyślałem, zawsze w ogóle lubię chodzić do sklepów spożywczych w obcych krajach. Sobie chciałem kupić coś dla siebie, coś na pamiątkę, coś przywieźć, może jakieś słodycze i sobie pomyślałem, jestem w Rosji, kupię butelkę brzozowej wódki, u nas to nie jest popularne, się na jakąś imprezę, na jakąś okazję przyda, albo na jakiś prezent poproszę. No i sprzedawca mi mówi, no jest godzina taka i taka rano, nie możemy, nie mamy możliwości sprzedać alkoholu. No to ja mówię, no, przepraszam, wiecie co, no jasne, zapomniało mi się, przyleciałem wczoraj samolotem z Polski, nie wiedziałem, nie ma z problemu. A facet mówi, pan poczeka. Wychodzi ze mną na ulicę, ten sprzedawca, i pokazuje mi na sklep konkurencji 200 metrów dalej, czy 150, nieważne, i mówi, słuchaj, tam się tym nie przejmują, sprzedają o dowolnej godzinie. No to podziękowałem, pomyślałem sobie, dobra, jakiś mały sklepik nie po drodze,
innym razem, nie śpieszy mi się, przecież nie chcę tego wypić tu i teraz, prawda, jeszcze tu jestem. No i poszedłem. I chyba dzień później była impreza służbowa, ta firma, która nas zapraszała, zaprosiła nas do restauracji, wiadomo, dziennikarze z całego świata, pijemy sobie z Chińczykami, Rosjanami, tam byli jacyś Holendrzy chyba, Anglicy, Niemcy, nieważne, pijemy miejscową, robioną w tej knajpie wódkę, tam była chrzanowa, była wiśniowa, bardzo dobry produkt, taki lokalny. No ale wiadomo, my trójka Polaków, mój ówczesny szef i jeszcze jeden kolega, pozdrawiam, uznaliśmy, że no trochę nam mało. No ale godzina już późna, oni wiedzą, że nam już nie sprzedadzą, że w Rosji się nie sprzedaje, bo się przygotowali przed wyjazdem, a ja im mówię, chłopaki, spokojnie, ja wiem gdzie. Poszliśmy, weszliśmy do sklepu, kupiliśmy, wyszliśmy, żaden problem. Więc jeśli ja będąc w Rosji, trzeci dzień, i pierwszy raz w życiu w Petersburgu, wiedziałem gdzie w nocy kupić sobie alkohol, to jestem przekonany, że Rosjanie, którzy żyją w swojej miejscowości całe życie, także nie będą mieli z tym problemu. Co jeszcze mogło wpłynąć na oficjalne dane o spożyciu alkoholu w Rosji? Otóż może to być bimbrownictwo. W roku 2018 rosyjska gazeta pisała, że 15% mieszkańców Moskwy przerzuciło się na bimber. Oczywiście, zarówno w tym przypadku, jak i we wszystkich kolejnych, o których teraz powiem, nie możemy traktować tych danych jako pewnych, prawda? Żaden bimbrownik nie idzie i się nie zgłasza do oficjalnego krajowego rejestru bimbrowników i nie ma żadnego Excela, który to podlicza, prawda? Więc to są dane przybliżone. Jednak jeśli mowa o 15% ludzi w Moskwie, którzy się przerzucili na bimber, to trzeba pamiętać, że na prowincji, w regionach ta liczba może być jeszcze wyższa, ponieważ tam jest to tradycyjnie lepiej zakorzenione. Według danych Centrum Badania Federalnego i Regionalnego Rynku Alkoholu w Rosji, tego alkoholu domowego pędzi się 250 milionów litrów rocznie. To są dane z 2014 roku. Znowu to jest szacowanie tych danych. To by było 1,73 litra na głowę mieszkańca. Także sporo. Także jako swojego rodzaju potwierdzenie problemu można powiedzieć, że w roku 2015 państwo obniżyło minimalną ustawową cenę na butelkę wódki, co miało być właśnie sposobem na walkę z bimbrownictwem. Takim apogeum, jeśli chodzi o popularność tego procederu, był, jak mi się wydaje, po analizie tego, co pisało się w mediach, rok 2014. Wtedy pojawiały się artykuły mówiące o tym właśnie, że ludzie się przerzucają na bimber i o tym, że producenci aparatury do produkcji bimbru zaliczają rekordowe zyski. Mowa było w przypadku niektórych firm o nawet trzykrotnym zwiększeniu sprzedaży takiej aparatury. I ci sami sprzedawcy aparatury do pędzenia bimbru mówili, że są dwie, mogliby, można by powiedzieć, wyróżniające się kategorie klientów. Ludzie biedniejsi z mniejszych miejscowości, którzy chcą w ten sposób oszczędzić, i ludzie zamożni, którzy trzymają taką aparaturę w swoich domach, żeby wpisać się, to już jest moja interpretacja, w taki trend domowego jedzenia. Zauważyliście, w pewnym momencie ludzie także w Polsce zaczęli robić własny chleb, cieszyć się własnymi warzywami z działki, bo to jest żywność naturalna, nieprzetworzona, zdrowsza, wiem co jem i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj także w Rosji to mogło mieć swoje znaczenie, że jeśli zaprasza taki zamożniejszy Rosjanin gości na przykład do siebie na daczy i podaje domową wódkę, domowy bimber, no to jest to prestiżowe. On podaje swoje, to jest taka fajny dodatek do imprezy, prawda? Tak czy inaczej w tym 2014 roku w Rosję poszła potężna ilość aparatury do pędzenia własnego bimru i faktycznie także miało być to odczuwalne w budżecie państwa. W tym 2014 wicepremier Chlaponin mówił, że budżet traci na tym bimrze 30 do 50 miliardów rubli rocznie. Także do pewnego stopnia można powiedzieć, że ten spadek spożycia alkoholu może się brać stąd, że ludzie zaczęli pić więcej alkoholu, który nie jest rejestrowany. Dodatkowym problemem jest alkohol
który nie jest bimbrem produkowanym w domu, ale też nie jest legalnym alkoholem, który jest, tak jak mówię, rejestrowany. Problemem są fabryki alkoholu podrabianego. Problemem jest picie różnego rodzaju surogatów, co się wciąż zdarza, że gdzieś w mniejszej miejscowości, w jakimś garażu rozlewają z wiadra jakiś rozcieńczony rozpuszczalnik czy inne tego typu chemiczne substancje zawierające alkohol. Jaka jest skala tego zjawiska, naprawdę trudno jednoznacznie stwierdzić. Dotarłem jednak do ciekawego badania, które mówi o jeszcze jednym. O pewnego rodzaju zmianie stosunku Rosjan do alkoholu. Otóż badacze zbadali, to były takie długie badania, zbadali mieszkańców Woronerza w roku 2004 i w roku 2014. Woronerz został wybrany jako takie średnie miasto w Rosji. I tam zadawano tym ludziom w odstępie 10-letnim pytania. I na przykład, jeśli padło pytanie o to, czy spożycie wódki w Rosji prowadzi do zguby narodu, to tutaj wyniki były bardzo podobne. W roku 2004 80% powiedziało, że tak, prowadzi do zguby narodu. W 2014 82%. Także ten stosunek ogólny się nie zmienił, ale już na przykład zapytano mieszkańców o to, czy uważają, że alkohol, wódka, dobrze radzi sobie z przeziębieniem, czy pomaga w leczeniu przeziębienia. I w roku 2004 pozytywne efekty leczenia się wódką deklarowało 50% mieszkańców. W roku 2014 to już było tylko 17%. Pojawiło się pytanie, czy wódka pomaga odpocząć. W 2004 roku pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 35% ludzi, w 2014 19% ludzi, prawie dwa razy mniej. Pytanie padło, czy wódka pomaga na stres. Pozytywnie na ten temat wypowiedziało się w roku 2004 42% mieszkańców, czyli stwierdziło, że tak, wódka pomaga im ze stresem. W roku 2014 to było już tylko 23%, czyli znowu niecałe dwa razy mniej. To pokazuje, że faktycznie stosunek Rosjan do alkoholu się zmienia. Niemniej jednak faktycznie widać tutaj pewnego rodzaju walkę władz. W jakim sensie? Tak jak mówiłem, w momencie, w którym nastąpił ten szczyt alkoholizmu, lata 2010-2011, możemy go tak nazwać, władze zastosowały środki, które miały na celu ograniczenie spożycia. Ale w momencie, w którym się pojawiły problemy natury fiskalnej, bo ludzie zaczęli się przerzucać na bimber, obniżono cenę wódki, ustawową cenę wódki, żeby ludzie kupowali więcej wódki z akcyzą niż tej bez akcyzy. I o tym opowiem w dużej mierze w drugiej części. O tym, jak państwo rosyjskie wahało się pomiędzy dbaniem o zdrowie obywateli, a własnym budżetem. Jeśli ten film Wam się podobał, zachęcam do subskrybowania i do zajrzenia do linków na dole, do PayPala, na Patronite'a, na nasze podcasty. Natomiast jutro zapraszam na drugą część, w której opowiem o historii alkoholu w Rosji. Oczywiście skrótowo, bo to jest długa i złożona historia.